Cześć, witam się z Wami 5 dnia wycieczki po Nowym Jorku i jesteśmy aktualnie na Brooklynie. Dzień zaczynamy pod bardzo słynnym Brooklyn Bridge. Jest to most, który powstał w 1883 roku i w momencie swojego powstania była to najdłuższa taka konstrukcja na świecie. Brooklyn Bridge jest jednym z najczęściej fotografowanych obiektów w Nowym Jorku i też my zaraz wybieramy się tam na górę zrobić jakieś zdjęcia. Ale zanim jeszcze samo wejście na most, to tuż obok jest darmowy rooftop, na który można wejść i zrobić zdjęcia Brooklyn Bridge i Manhattan Bridge, a to miejsce nazywa się Time Out Market. A to kolejne popularne foto miejsce, czyli widok na Empire State Building przez Manhattan Bridge, pomiędzy dwoma takimi kamienicami. Na moście Brooklyn Bridge przy jednym z przęseł. Niestety lęk wysokości trochę nie pozwala wejść aż na sam środek mostu, no ale jesteśmy tutaj, no i taki mamy widok. Przechodziliśmy akurat obok straży pożarnej i natrafiliśmy na ich wyjazd, a pewien pan powiedział nam tutaj, że w 6 strażaków z tej straży zginęło podczas 11 września. My jesteśmy akurat w Nowym Jorku w czasie, kiedy odbywa się Halloween. Jest dużo takich miejsc, gdzie domy są przystrojone w różne elementy związane z Halloween. Dynie lub jakieś takie pajęczyny i tego typu rzeczy. Właśnie takie różne dziwactwa. Jesteśmy u wybrzeży Brooklynu. Są tutaj tak zwane piery, czyli takie wyjścia do rzeki. I są one od 1 do 6. My idziemy aż pod 6, skąd odpływa prom. No i na tych pierach są różne atrakcje, na przykład teraz mam przed sobą numer 2 i tam widzę, że są boiska do koszykówki i na każdym są po prostu różne atrakcje rozmieszczone. Jesteśmy przy pierze numer 5, tutaj są też takie specjalne miejsca na grilla i też jak widzę jest boisko do piłki nożnej, a my stąd ruszamy zaraz na statek i płyniemy dalej. O, i tutaj można pograć w piłkę nożną na tle Manhattanu. I z pieru 6 płyniemy na Governor Island. Jesteśmy na Governor Island. Połazimy sobie tutaj trochę, zobaczymy, co tutaj jest i na pewno jest tutaj fajny widok na Manhattan. Tak wygląda mapa wyspy. Takie tu mamy zabudowania. W przeszłości to miejsce służyło Straży Przybrzeżnej oraz Armii Stanów Zjednoczonych. Bliżej Statuły Wolności nie będziemy. To jest idealny widok. Bardzo pięknie tu jest. Po mojej lewej stronie jest New Jersey, a przede mną widać Dolny Manhattan. I takie to mamy właśnie widoki z Governor Island.
po mojej lewej Dolny Manhattan, a po prawej New Jersey. Już prawie o zachodzie słońca. Za mną znajduje się wybudowana w 1810 roku forteca Williams i służyła ona głównie do obrony miasta w XIX wieku. A później stacjonowała tutaj oczywiście w wojsko Stanów Zjednoczonych. I herbata za szóstkę, i ice coffee za szóstkę. Ciekawe co z jedzeniem. I w takim miejscu kończymy naszą krótką wycieczkę po Wyspie Gubernatorów. Z takim oczywiście widokiem na Dolny Manhattan. My odpoczywamy tu jeszcze przez moment, a później jedziemy już na Manhattan. O, tak chyba. I na koniec dnia mamy pierwszy kontakt z Dolnym Manhattanem. I zaczniemy sobie od The Battery, czyli takiego parku na samym jego dole. Tutaj od razu na początku The Battery jest karuzela, która ma symbolizować odbudowę tego miejsca po huraganie Sandy. Znajduje się też tutaj pomnik, który upamiętnia żołnierzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej na Atlantyku. Tutaj też kończymy dzisiejszy dzień, a jutrzejszy zaczniemy prawie z tego samego miejsca. Dziś jest nasz ostatni pełny dzień w Nowym Jorku. Jesteśmy teraz na naszej dzielnicy Astoria. Kupujemy jeszcze kawę i zaraz ruszamy na downtown, na Dolny Manhattan. Tutaj jeszcze na kusi znajduje się Silver Cup Studio i w nim nakręcono m.in. jeden z moich ulubionych seriali, Turbulencje, teraz na Netflixie. Wysiedliśmy już na Dolnym Manhattanie, tuż przy wejściu na Brooklyn Bridge i przy City Hall. I idziemy zobaczyć kilka miejsc w tak zwanej dzielnicy finansowej, które są warte odwiedzenia lub warte zrobienia tam sobie zdjęć. Jesteśmy na ulicy Fulton Street w miejscu Seaport. Tutaj jest dużo różnych knajp, jest to była dzielnica portowa i my stąd zmierzamy do miejsca, które się nazywa Pier 17. Jest tutaj jeden z fajniejszych widoków na Brooklyn Bridge. No jest to takie miejsce do odpoczynku, są tutaj też różne knajpki, a na górze jest też rooftop, ale wydaje mi się, że tak naprawdę już i tutaj z dołu widok jest naprawdę super. Pięknie mewy pozują do zdjęć na tle mostu bruklińskiego, ostatni rzut oka na ten widok i idziemy już dalej. Klasyczny widok w Nowym Jorku. Przerwa na bajgla na początku samym Broadwayu. Na początku Broadway znajduje się wielki posąg byka. Został on zaprojektowany w odpowiedzi na krach giełdowy w 1987 i 1988 roku. A dlaczego byk? Ponieważ byk jest symbolem hossy, czyli wzrostu notowań papierów wartościowych. Gromadzi on dodatkowo tłumy turystów wokół siebie.
niby mamy XXI wiek, ale postanowiliśmy skorzystać z tradycyjnej mapy Dolnego Manhattanu, dzięki której mamy zaznaczone wszystkie punkty do zobaczenia i ulice. Więc korzystamy z takiej tradycyjnej formy. Według mapy znajdujemy się na Wall Street, a dokładnie pod nowojorską giełdą. Budynek ten powstał w 1903 roku. Tuż obok znajduje się Federal Hall. W czasach, kiedy Nowy Jork był stolicą Stanów Zjednoczonych, tutaj znajdował się Kapitol oraz ratusz. A przed budynkiem stoi pomnik Jerzego Waszyngtona. Idziemy dalej wzdłuż Wall Street i dochodzimy do Trinity Church. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Nowym Jorku, pamięta jeszcze czasy holenderskich osadników. Dzięki niemu powstał też Uniwersytet Columbia i w budynku naprzeciwko odbywały się pierwsze zajęcia. Znajdujemy się w miejscu, gdzie stały dwie wieże World Trade Center. Tutaj jest teraz pomnik upamiętniający ofiary zamachu z 11 września. Teraz podejdziemy tam bliżej. Ogromne wrażenie robi ten pomnik. Nie sądziłem, że jest on aż tak duży. Są tutaj też takie róże. Oznaczają one, że dana osoba miała w tym dniu urodziny. W zamachu z 11 września zginęło prawie 3000 osób. Znajduje się też tutaj muzeum, a za mną jest wieża One World Trade Center, nazywana też Freedom Tower. Ciężkie jest do opisania to miejsce, ale myślę, że warto jest zobaczyć i zobaczyć jakby całą tą skalę. A tuż obok znajduje się obiekt nazywany Oculus i jest to stacja metra oraz galeria handlowa. Dobra, to wchodzimy do środka. Ale to wygląda. Jesteśmy w dzielnicy Soho. Kiedyś była to dzielnica przemysłowa. Później zamieszkała głównie przez różnego rodzaju artystów. Dzisiaj jest to jedna z bogatszych albo i najbogatsza dzielnica w Nowym Jorku. Charakteryzuje się m.in. klatkami schodowymi na zewnątrz budynku. Dodatkowo można znaleźć tutaj m.in. taki street art. Wcześniej widzieliśmy też mural z statuą wolności w sombrero. I to wszystko tutaj na Bromley Street. I kawałek dalej jesteśmy już przed pierwszą tematyczną dzielnicą, czyli Little Italy. Czyli jest to po prostu włoska dzielnica. Jesteśmy w małych Włoszech. Tak, to bankomaty są wszędzie. Tutaj też mamy taki street art. No jest tutaj bardzo dużo różnych knajp. Oczywiście włoskich. Tuż za Little Italy od razu mamy Chinatown, czyli chińską dzielnicę w Nowym Jorku. Tutaj na pewno jest coś dla fanów azjatyckiej kuchni. I są tutaj różne targi, no i sklepy. Kończymy w Bryant Parku. Ostatnio jak tutaj byliśmy, to lodowisko było jeszcze zamknięte. Dzisiaj jest już otwarte i my siedzimy sobie przy stoliku, pijemy ciepłe napoje i tak kończymy dzisiejszy dzień w otoczeniu wieżowców na Midtown.
park w Nowym Jorku. Taki mały, ale bardzo klimatyczny. Naprawdę super miejsce. Wymeldowaliśmy się już z hotelu, to jest nasz ostatni dzień w Nowym Jorku. Dziś wylatujemy i nocowaliśmy w hotelu Astoria w dzielnicy Astoria i mogę zdecydowanie polecić ten hotel. Jest to dzielnica mieszkalna, ale jest też tutaj bardzo dużo warsztatów samochodowych, a najwyższymi budynkami są hotele. Jest też tutaj dużo murali, tutaj akurat za mną upamiętniający 11 września. Z tej strony też był napis. Wyszliśmy właśnie ze sklepu i kupiliśmy zestaw 24 takich retro magnesów i naklejkę z napisem New York. Polecamy sklep Lockwood Paper. Proszę. I tutaj też kończy się nasza wycieczka po Nowym Jorku. Mam nadzieję, że vlog czy vlogi się podobały. Jeśli ktoś dotrwał tutaj do końca, to niech zostawi komentarz Nowy Jork. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!